wiadomość. Na Instagrama coś przyszło. Co to jest? Wiki Gabor Official? Nikola, spróbuj nauczyć tatę mojego nowego tańca. Poniżej podaję ci link, pod którym znajdziesz mój film. Spróbujcie wspólnie odwzorować moje ruchy i dajcie mi znać, jak wam poszło. Czyli do nowej piosenki Wiki Gabor. A co to jest? Klikniemy, bo ona przysłała jakąś wiadomość wideo. Hejka Nikola, jestem ciekawa, czy uda ci się nauczyć tatę mojego nowego tańca. Przyjmiecie wyzwanie? Faktycznie to naprawdę Wiki Gabor? Nikola! Co tato? Chodź szybko, Nikola! Wiadomość dostałaś od kogoś! No dobra, to już idę. Hej tato, co chciałeś? No hej, poczekaj, bo mam w sumie dobrą wiadomość. O ile to nie jest żaden fake, to napisała do ciebie bardzo znana osoba, która w piątek wydała nową piosenkę. Nie wiem, czy już się domyślasz? Piątek? W piątek to jedynie Wiki Gabor dała piosenkę. Garway, ale to ona? No chodź, siadaj, pokażę ci. Czekaj, jeszcze schowam. Dobra. Chodź. Nikola, spróbuj nauczyć tatę mojego nowego tańca. Poniżej podaję ci link, w którym znajdziesz mój nowy film. Spróbujcie wspólnie odwzorować moje ruchy i dajcie mi znać, jak wam poszło. Patrz na to. Hejka Nikola, jestem ciekawa, czy uda ci się nauczyć tatę mojego nowego tańca. Przyjmiecie wyzwanie? Hejka Nikola, jestem ciekawa, czy uda ci się... Ale czy ona? No tak. Ja chcę wejść na jej profil. No to jest ona. Naprawdę? Mhm. Tu premiera jej nowej piosenek w piątek. Aha, dała ci wyzwanie. Piosenkę muszę zrobić TikToka, tak? Mhm. O Jezu, ale super! Widziałaś te ruchy? Ja się w to nie bawię, ja tego nie dam rady zrobić. No jak nie? To jest za ciężkie, ja w ogóle TikToku przecież... nie umiem nagrywać. A po pierwsze, tak mnie boli bar. Nie ma wymowy. Spróbuję? Wow, no spróbujemy, ale że Wiki Gabor do ciebie napisał? Musisz być, no wyróżniona jesteś, naprawdę. Tak, ale się cieszę. Tak? No, jeszcze fajnie. Nowa piosenka. Dobra, tylko ja ci mówię tak, nie obiecuję ci, że mi to wyjdzie, bo ja naprawdę czuję, że podnoszę to tak miesznie. Ale przecież to wyzwanie, zobaczyć. No ale widziałeś, jak ona te ruchy tam miała. Najwyżej coś innego wymyślimy, spróbujemy na razie, tak? Naprawdę, no ja nie wiedziałem, że dostaniesz takie wyzwanie. Jak tak to w piątek nie robił na balkonie tych wszystkich rzeczy. A mówię ci, gdzieś stara kontuzja mi się odezwała i nie dam rady, naprawdę. No to co ja teraz zrobię? Słuchaj, ale mam pewien plan. Ja wiem, że Wiki mnie zaprosiła, jako że twój tata ma się nauczyć tańczyć. Co na pewno to zrobię, jak tylko mi przejdzie bark. Myślę, że... Tutaj troszeczkę zamienimy. Ja spytam, o kotrzale, ja spytam mamy, słuchaj, czy może ona z tobą nie zatańczy do tej piosenki. Ona jest troszeczkę bardziej, wiesz, taka ruchliwa, taneczna. Myślę, że się chyba zgodzi. Tym bardziej na nowej piosenki Wiki. Dobra, to możemy się zapytać, ale ty idziesz. A ja już zacznę uczyć się ruchów, to mamie szybciej tych tłumaczę. Be all the emotions.
jesteście. Słuchaj, ja się zaopiekuję Nelą. Ty idź do Nikoli, bo ona ma pewną informację dla ciebie. Bo ja chciałem wziąć w tym udział, ale niestety nie mogę, bo dobrze wiesz, że ten barek mnie bardzo boli. A to jest związane troszeczkę z tańcem. No dobra, idę. Ciekawe, co ona chce. To ja zostanę z Nikolą, z Nelką. Co tam, Nikola, chciałaś ode mnie? Mamo, siadaj, coś ci muszę powiedzieć. No to opowiadaj mi, co się stało. Dobra. No to słuchaj, tata chyba sobie przeglądał Instagrama. No i z tego co wiem, no to przypadkowo, znaczy zobaczył, bo mu jakaś chyba wiadomość przyszła, no i mnie szybko zawoła. No i nie zganisz, kto napisał, kto wysłał filmik. No nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No to podpowiedź, mi też na to zaglądał. W piątek wydała nową piosenkę. Kurczę, nie wiem, Nikola. Nie mam pojęcia. No dobra. Bo wiesz, ja się nie orientuję tak za bardzo. Nie. Wiesz, w radiu nieraz usłyszę coś tam, ale nie wiem. No to słuchaj. Może iść na siedź, bo zaraz chyba spadniesz z tego łóżka. Napisała do mnie Wiki Kaba. Niemożliwe, no ale jak do ciebie napisała? No tak, no i dała filmik, żebyśmy przyjęli wyzwanie i pod jej właśnie nową piosenkę zrobili taniec. Ja nawet jestem w szoku, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Naprawdę? Nie wierzę, ale jak podoba się, pokażę ci, dała no. Tak. Mhm. Ale rzeczywiście. I z tobą to nagram. Ze mną? Tak. Przecież ja nie umiem w ogóle na TikToku, dziecko, ja nie umiem tańczyć. No bo ja tu miałam z tatą nagrać, ale... No wiesz, tatę ręka, bo i dlatego ty musisz ze mną to zobaczyć. Patrz. Nikola, spróbuj nauczyć tatę, czyli ciebie, no bo tatę nie może, mojego nowego tańca. Poniżej daję ci link, pod którym znajdziesz mój film. Spróbujcie wspólnie odwzorować moje ruchy i dajcie mi znać, jak wam poszło. I patrz. Hejka Nikola, jestem ciekawa, czy uda ci się nauczyć tatę mojego nowego tańca. Przyjmiecie wyzwanie? Ja nie wiem, ja jestem w ogóle w szoku, ja nie wiem, co mam powiedzieć. No to jest super. Ale no. Przyjmujesz wyzwanie, bo ja przyjmuję. No ty przyjmujesz, ale ja nie umiem tańczyć przecież, daj spokój. Pokażę ci tylko TikToka, jeśli chcesz, co? Tak, te ruchy. Ale mega, no super, ale ja nie wiem, czy ja zdołam się tego nauczyć. Ale musisz przyjąć wyzwanie. No w ogóle. Nie, to się nie nauczy, nie ma szans. A jak robić? A ja mam robić? To co? Ale słuchaj, wiesz co? Trzeba to nagrać w fajnym miejscu i mam takie miejsce. Okay. Naprawdę, chodź, idziemy. Gdzie? To zaraz ci pokażę. Nikola, to jest to miejsce. I co? Fajny klimat, prawda? Fajnie, tak podobnie do nas. Słuchaj. Też taki klimacik na stacji. Wydaje mi się, że tutaj się mogę zostawać. Spróbujmy. I tutaj nagrać wam tego TikToka. Ja będę trzymał. No właśnie, ja też! Okej. 3, 4. Tak. Ja już nie pogubiłam. Dobra, tak, słuchajcie, idą nasze nagrania do nowej piosenki Wiki Gabor. A Nikola, jak się ta piosenka nazywa? Dobra, prawie słabo słychać. Mamy maseczki. Także teraz robimy ujęcie z maseczkami. Poczekajcie. 3. Tu robimy akcję od stacji. Tak jak na teledysku. 3, 4, akcja. Ale powiem ci, że poszło nam naprawdę dobrze, nie?
No. Jak na moje możliwości, to ja nie wiem. Łatwy ten taniec. Fajny, bo taki, wiesz, można było fajnie się nauczyć, nie? I tak troszeczkę zapamiętać łatwo i w ogóle, no... Tak. Powiem ci, że naprawdę fajnie się tańczyło. Pewnie ty na swoje też nagrasz, co? No pewnie, że nagram na moje, na mojego TikToka. To będzie mój drugi. Wpadajcie, nazwa to Monika Unchart Podłoga Blog. Tak. Dokładnie. I oczywiście na mojego TikToka koniecznie zobaczcie ten taniec, jak nam wyszedł, możecie go ocenić oczywiście też. I oczywiście nagrywać też właśnie albo duet, albo też właśnie pod tą piosenkę do Wiki. Dokładnie. Bardzo fajna. Anacja też z nami nagrywa teraz. Tak. Nikola, a ty jeszcze nie zapomnij, żeby było wpisać w Wiki, że udało ci się zrobić to wyzwanie. Tak, to już wysłałam. Może sprawdzimy, czy się opublikowało. Zobaczymy, czy nam wszystko jest okej. Okay. No wiesz co, na początku było bardzo trudno to wystawić, znaczy chyba 3 razy to wystawiałam i mi TikTok cały czas blokował, nie? Ale w końcu za któryś tam razem wystawiałam i się udało. A gdzie macie telefon? To wam przyniosę, to zobaczymy. Ja pójdę za to, leży chyba na stole. O, jest. O, dobrze, że mnie wyręczyłaś z tym. Do tej pory mi jeszcze ręka boli, ale następnym razem obiecuję, że ja spróbuję. No właśnie. Tutaj. $3500. Fajnie wam to wyszło. Tak. Fajnie. A komentarze? Ile już komentarzy? Mamy 100. Ej! Ej, to jest... Patrz. Odpisała? To jest Wiki. Tak, odpisała to jest Wiki. Zatwierdzone. Zobacz. Super, wam poszło. Uuu, mega! I tak, chyba to ona po 291 na serduszek pod tym. Ale nam... No, no to widzisz? Ale no to chyba zaliczone wyzwanie, co? No. A dzięki mamie, bo mama też się spisała też. No, no to było ciężkie, nie powiem, że nie no. Dla mnie teraz, żeby się tego nauczyć, bo nie było jak Nela albo coś. To tak teraz na swojego TikToka nagrasz? Nagram. Pod tą piosenkę? Tak, bo już umiem, także nagram. Pamiętasz? Pamiętam. Co tęcz? Nie. Do widzów. Do widzów. No to nie wpadaj na mamy TikToka i tam też nagrasz po prostu, nie? No właśnie. I zobaczą jak poszło. Bo tam też to tak zrobimy. No, no słuchajcie, TikToki miały być kabaretowe, a wyjdzie, że będą taneczne. Taneczne. No ale jak takie wyzwanie dostaliście, to no dobra. Czemu nie skorzystać? Kochani, już się zbliża koniec tego odcineczka, ale ogólnie chciałam podziękować Wiki za to całe wyzwanie. Oczywiście to jest naprawdę super przeżycie też. W ogóle fajnie, że mi też odpisała, fajnie było zatańczyć, szczególnie po tą piosenkę. Ogólnie super piosenkę, cały czas mi teraz chodzi w uchu, prawda? Po głowie, mi tak, tak samo. Jest fajnie. W uchu, no po głowie. Pada w ucho, o pewnie. Pada w ucho, tak. Okay. Oczywiście wchodźcie na Mękańcze, bloki nagramy, a ja się z wami żegnam, kochani. Zostawiajcie subskrypcję i łapki w górę. Popatki!